Dzień dobry Państwu. Na naszym dzisiejszym webinarium, które zatytułowaliśmy 20 lat Polski w Unii Europejskiej, osiągnięcia, wyzwania, perspektywy. Dzisiejsze webinarium organizowane jest przez Instytut Europy Środkowej w Lublinie we współpracy z Team Europe Direct przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europe Direct Lublin. I do naszego dzisiejszego webinarium zaprosiliśmy znakomitych ekspertów analizujących Unię Europejską, Europę Środkową od wielu lat i są nimi pan ambasador Jan Truszczyński, był ambasador Polski przy Unii Europejskiej, był wiceminister spraw zagranicznych oraz członek Team Europe Direct przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry, dzień dobry. Pani doktor Jolanta Szymańska, kierowniczka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani doktor Agata Tatarenko, kierowniczka Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. A dzisiejsze webinarium będziemy współprowadzili z panią doktor Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Ja nazywam się Tomasz Stępniewski, reprezentuję Instytut Europy Środkowej, KULO oraz Team Europe Direct. I proszę Państwa, teraz przekazuję głos, przechodzimy już do naszej rozmowy, przekazuję głos pani doktor Agnieszce Bryc. Bardzo dziękuję. Ja wiem, że mając pana ambasadora Truszczyńskiego w naszym gronie, no nie sposób zacząć od tej osoby, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i z okazji podsumowań dwóch dekad naszej obecności we wspólnotach. To jest chyba najlepszy moment, żeby z jednej strony, panie ambasadorze, mając świadomość tego, jak wyglądała ta wiedza pana insajderska z wprowadzania Polski do Unii Europejskiej wtedy, obserwował pan udział Polski, zaangażowanie Polski w Unii Europejskiej przez 20 lat i jakby pan dzisiaj podsumował i ocenił z jednej strony jakby umiejętność wchodzenia do tak poważnej i skomplikowanej struktury, jak i te osiągnięcia, które być może mamy, może pewne niedociągnięcia, jakieś porażki, coś co trzeba poprawić, po 20 latach. Panie ambasadorze, co osiągnęliśmy po dwóch dekadach naszego członkostwa w Unii Europejskiej? Osiągnęliśmy najwyższą średnioroczną stopę wzrostu gospodarczego w Europie. Osiągnęliśmy wiarygodność gospodarczą. Osiągnęliśmy transformację rolnictwa, częściową, niepełną, ale jednak. Osiągnęliśmy modernizację infrastruktury kraju w wielu jej wymiarach. Osiągnęliśmy, krótko mówiąc, status kraju o wysokim poziomie dochodu, wysokim poziomie rozwoju. Przeszliśmy bez mała na równi z Koreą Południową, drugim takim prymusem w skali światowej, z grupy krajów o średnim poziomie do grupy krajów o poziomie wysokim. I gdyby nie członkostwo w Unii Europejskiej, to wszystko nie udałoby się w takim rozmiarze, w takim całym stopniu. Członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności udział w jednolitym rynku, przyczynił się w walnym stopniu, powiedziałbym w połowie więcej, według szacunków naszych ekonomistów, do tego, że w takim tempie przesuwaliśmy się jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako państwo w górę i do przodu. Więc myślę, że bilans jest jednoznacznie pozytywny. Szukanie minusów naszego członkostwa, zapraszam oczywiście każdego, kto chce się w to bawić, ale to jest coś, co z mojego punktu widzenia przypomina szukanie dziury w całym. Jakąś dziurę czy dziureczkę zawsze można znaleźć, oczywiście, jak się dostatecznie długo patrzy, ale nawet kilka takich rodzajów dziurek nie może przesłonić ogólnego obrazu. Ogólny obraz jest jednoznacznie pozytywny. No chcę powiedzieć, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy sprzyjające otoczenie zarówno tych, którzy razem z nami pukali do drzwi, jak i ze strony ówczesnych 15 państw członkowskich. Unia szła też w górę i do przodu w tamtych latach. Wystarczy przypomnieć, że rok 99
to było przejście do trzeciego etapu budowy strefy euro i uruchomienie euro jako waluty wymiennej, przynajmniej instytucjonalnie między bankami w ramach systemu finansowego. To było uruchomienie tak zwanego programu Tampere, czyli budowa stopniowa strefy wolności i bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej. To była strategia lizbońska, no dzisiaj oczywiście wyśmiewana, bo nie udało się osiągnąć takich efektów, jakie miała ona przynieść, na czele z 3% udziałem wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto Unii, ale to wszystko były symptomy i oznaki, że Unii powodzi się coraz lepiej, a nam, jak wejdziemy do Unii, będzie się również powodziło coraz lepiej. I może, żeby nie było za długo, powiem tak, przypominam sobie rozmowę, byłem wtedy doradcą prezydenta Kwaśniewskiego, z byłym ministrem finansów Portugalii, który przeszedł do sektora finansowego, pracował dla dużego banku jako prezes. Miałem z nim spotkanie w 2001 roku pod koniec. Zachwalał on bardzo udział Portugalii w strefie euro i niezwykłe korzyści makroekonomiczne, jakie Portugalia zaczęła błyskawicznie bez mała odnosić po wejściu do tej strefy. No, później oczywiście przyszedł rok 2008-2009, kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy. Portugalia dostała bardzo mocno w skórę, nie ona jedyna, ale patrząc na przełom poprzedniego tysiąclecia i obecnego tysiąclecia, byliśmy, powiedziałbym, nie na katapulcie, ale na drodze ku coraz lepszym wynikom, coraz lepszym rezultatom, a inni przed nami, o podobnym do naszego poziomie rozwoju, Hiszpania, Portugalia, te kraje były dla nas dowodami, że można dzięki członkostwu w Unii naprawdę przesunąć się bardzo ładnie w przód w przyspieszonym tempie. Hiszpania była dla nas wzorcem, można powiedzieć. Sam to dokładnie dosyć pamiętam. Z jednej strony rywal w dostępie do środków z funduszy strukturalnych, z drugiej jednak strony kraj, który w ciągu 10 lat od wejścia do wspólnoty europejskiej zwiększył swoje obroty handlowe z resztą krajów wspólnoty 6-krotnie. Nastąpił błyskawiczny wzrost inwestycji bezpośrednich zagranicznych w Hiszpanii. Nastąpiła szybka modernizacja infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury transportowej. Modernizacja kraju generalnie, no, krótko mówiąc, korzyści, jeszcze raz korzyści. I my uważaliśmy, zresztą jak się okazało słusznie, że będziemy w stanie jako społeczeństwo powtórzyć efekt hiszpański. Może niekoniecznie model hiszpański, ale osiągniemy mniej więcej zbliżone wyniki. Dziękuję bardzo. Aż szkoda przerywać, ale Tomku, teraz twój głos, ty przyjmujesz pałeczkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, czyli wprowadzenie pana ambasadora do tej problematyki rozszerzenia i korzyści. A teraz pytanie do pani dr Jolanty Szymańskiej o spojrzenie na Unię Europejską z perspektywy 2024 roku, czyli mamy na granicach wschodnich wojnę Rosji z Ukrainą, następnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, też niestabilna sytuacja w Afryce również, i to wszystko wpływa na pozycję międzynarodową Unii Europejskiej. Teraz kończąca swą kadencję Komisja Europejska miała być komisją geopolityczną, i czy zrealizowała swój wymiar? Właśnie Ursula von der Leyen mówiła o tym, że to będzie komisja geopolityczna. Czy rzeczywiście taką była, czy też to otoczenie międzynarodowe spowodowało, że komisja musiała taką być, ponieważ reagowała na to, co się dzieje w sąsiedztwie? Bardzo proszę, pani doktor. Dziękuję bardzo. Ja może bym powiedziała, podsumowując tę kadencję Ursuli von der Leyen i całej Komisji Europejskiej, bo właśnie zbliżamy się do nowego cyklu instytucjonalnego, wydaje mi się, że najlepiej charakteryzuje to takie określenie stałe zarządzanie kryzysowe, ponieważ ta Komisja Europejska miała oczywiście swoje cele wyznaczone w programie Komisji Europejskiej, ale to, co wyznaczało taką agendę pracy, to były te pojawiające się kryzysy. I no, taką pierwszym wyzwaniem, z którym się jeszcze mierzyła ta Komisja Europejska, był oczywiście Brexit i finalizacja
procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tutaj wydaje mi się, że jednak Unia Europejska wyszła z tego procesu obronną ręką. Widać, że straty Brexit wywołał zdecydowanie większe po stronie brytyjskiej i dzisiaj widzimy to choćby po reakcjach społeczeństwa, które no nie całościowo, ale jednak w dużej mierze domaga się powrotu do Unii Europejskiej. Kolejnym kryzysem oczywiście była pandemia i pandemia, która zaskoczyła nie tylko Unię Europejską, ale oczywiście cały świat. I pokazała, że mimo tego początkowego chaosu, bo też żebyśmy byli zgodni z faktami, musimy przyznać, że na początku ta odpowiedź była nieco chaotyczna i nieskoordynowana i państwa wykazywały się tutaj pewnymi egoizmami, ale jednak pod tym, pod tą batutą Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen komisja potrafiła zjednoczyć państwa członkowskie i podejmować działania szybko i w gruncie rzeczy, jak spojrzymy z dystansu na odpowiedź unijną na pandemię, to pokazuje to, że nie tylko potrafimy działać szybko, ale potrafimy planować nasze działania, choćby strategię szczepionkową w taki odpowiedzialny i właśnie globalny sposób, myśląc nie tylko o sobie indywidualnie, egocentrycznie, ale o innych miejscach świata i o tym, że pewne zagrożenia, takie jak właśnie epidemie, pandemie, to są zagrożenia, które właściwie dotykają wszystkich i nie planujemy w związku z tym swojej strategii kosztem tych biedniejszych rejonów świata. Mało tego, pandemia też pokazała, że potrafimy myśleć bardzo odważnie o przyszłości Unii Europejskiej, potrafimy zdecydować się na taki krok jak zaciągnięcie wspólnego długu. Czyli coś, czego nie bylibyśmy w stanie w normalnych prawdopodobnie okolicznościach przeprowadzić, ponieważ to też taka charakterystyka, że często dyskutujemy o wielu rzeczach bardzo długo, a dopiero faktycznie ten kryzys staje się impulsem do tego działania. I tutaj tak właśnie było, co wielu nazwało takim momentem hamiltonowskim, jeśli chodzi o przyszłość integracji europejskiej. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądało w przyszłości, ale na pewno jest to jeden z takich mocnych momentów na drodze do właśnie zacieśniania integracji europejskiej. No i kolejny kryzys, czyli wojna, wojna pełnoskalowa na Ukrainie i tutaj właściwie też pokazaliśmy, że mimo ograniczeń procesu decyzyjnego, czyli kwestii na przykład, nie wiem, decydowania o sankcjach w trybie jednomyślności, jesteśmy w stanie przyjąć bezprecedensowe sankcje na Rosję i jeszcze do tego otworzyć się na rozszerzenie na kierunku wschodnim, co też wydawało się jeszcze, no nie wiem, te 3 lata temu czymś absolutnie niemożliwym w bliskiej przyszłości. Także wydaje mi się, że bilans tej komisji i tej kadencji jest pozytywny, chociaż trzeba przyznać otwarcie, że te wyzwania one nadal są i jeśli chodzi o kwestie choćby wojny na Ukrainie, to wydaje mi się, że przed nami jest ten trudniejszy moment i odpowiedzi na tę wojnę, ponieważ z czasem oczywiście społeczeństwa się przyzwyczajają, oswajają, zaczynają narzekać i jakby ta mobilizacja społeczna się wyczerpuje. W związku z tym musimy myśleć o tej długofalowej strategii, co jest zawsze trudniejsze niż takie działanie ad hoc. Dodatkowo mamy tę sytuację, o której Tomku wspomniałeś, czyli dodatkowa wojna na Bliskim Wschodzie, to wszystko gdzieś tam wpisuje się w ogóle w pewnego rodzaju trendy na świecie, które obserwujemy, bardzo negatywne, czyli właśnie tej rosnącej rywalizacji amerykańsko-chińskiej i takiego generalnego napięcia między tymi reżimami autorytarnymi i światem Zachodu,
światem demokratycznym. W związku z tym wydaje się, że ta nowa Komisja Europejska, która przyjdzie, ona nie będzie miała niestety łatwiej. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiała aż tak reagować na tak nagłe, niespodziewane wydarzenia. Ja jedną rzecz chciałam podkreślić, że w tych reakcjach Unii Europejskiej jednak procentowały wielokrotnie rzeczy, które Unia już miała, że tak powiem, podszykowane, przygotowane gdzieś tam wcześniej. Żeby dać Państwu taki przykład, to skorzystam z mojego własnego podwórka migracyjnego i powiem, że nie byłoby tak dobrej i sprawnej reakcji na kryzys uchodźczy z Ukrainy, gdyby nie dyrektywa o tymczasowej ochronie, która była już w unijnym dorobku prawnym obecna w zasadzie jako pokłosie wojny w byłej Jugosławii. Więc okazuje się, że mimo tego działania ad hoc jesteśmy w stanie, że tak powiem, przygotować się na pewne scenariusze, czy doprowadzić do pewnych działań i procesów. Drugim takim przykładem jest choćby krytykowana ostatnio zielona transformacja. Ona w pewnym sensie pozwoliła, czy ten kierunek, który Komisja Europejska wybrała w kierunku zielonej transformacji, on też zniwelował częściowo te wstrząsy, które byłyby naszym większym udziałem, gdybyśmy po prostu zostali tak odcięci od surowców rosyjskich w dniu tej pełnoskalowej inwazji. Czyli pewne, powiedziałabym, trendy i działania instytucje europejskie planują czy antycypują bardzo właściwie. Niestety czasem bywa tak, że żeby je właśnie przetestować w praktyce, potrzebujemy tego kryzysu, ale summa summarum nie wychodzimy na tym tak najgorzej. Także ja jestem optymistką mimo tych trudnych okoliczności międzynarodowych, w których jednak operujemy i będziemy operować w najbliższym czasie. I to jest właśnie ten moment, w którym miło jest usłyszeć takie podsumowanie, które jest bardziej optymistyczne niż pesymistyczne. My jako Polacy często mamy taki chyba nieuzasadniony zwyczaj krytykowania, a wręcz krytykanstwa. Więc jeżeli patrzymy na Unię Europejską, która oczywiście nie jest instytucją idealną, bo takich nie ma, stanów idealnych nie ma, ale 20 lat można wykorzystać, pokazując wbrew pozorom, jak wiele się udało, jako wielka struktura, która przecież ma olbrzymie powody czy problemy z uzgadnianiem stanowiska, poradziła sobie z trzema gigantycznymi kryzysami, z którymi byśmy sobie jako indywidualne państwa zdecydowanie nie poradzili, więc to taki głosów można powiedzieć, można sobie życzyć więcej, bo one trochę sprowadzają na ziemię wszystkich tych, którzy dostrzegają tylko słabości, niedociągnięcia i trudności, a w zasadzie tak, jakby lubują się w takim krytykanstwie. Za ten głos bardzo dziękuję i mieliśmy głos pana ambasadora, mamy głos pani doktor i ja bardzo chętnie jeszcze bym usłyszała też głos pani Agaty, pani doktor Tatarenko, bo to będzie, z tego co wiem, głos odnoszący się do tej części Unii Europejskiej, tego regionu, który nas interesuje dosyć, powiedziałabym, wyjątkowo, bo wchodząc do Unii Europejskiej robiliśmy to w gronie V4, która przeszła różną drogę, ma różne doświadczenia po tych 20 latach. Ja się tak zastanawiam, czy wykorzystały wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej w sposób równomierny szansę, którą dostało od członkostwa unijnego, pani doktor. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i za to pytanie. Postaram się kontynuować ten pozytywny trend w odpowiedzi, zwłaszcza, że Grupa Wyszehradzka często jest takim chłopcem do bicia, co wynika, pozwolę sobie tutaj na taką moją opinię, trochę ze zbyt wygórowanych oczekiwań względem tego formatu współpracy, jakoby on by nam miał zapewnić wszystko.
Tutaj odpowiadając na pytanie, czy państwa Grupy Wyszehradzkiej wykorzystały swoje szanse, z pewnością mogłabym się podpisać pod słowami, które usłyszeliśmy na wstępie z ust pana ambasadora i powiedzieć, że z pewnością tutaj tych płaszczyzn, na których właśnie państwa takie jak Słowacja, Republika Czeska, Węgry czy też Polska, bo tu mówimy o Grupie Wyszehradzkiej, wykorzystały swoje szanse. I tutaj jest chociażby wspomniany rozwój infrastruktury, wzrost PKB, rozwój rolnictwa. Oczywiście te państwa, i to chociażby pokazuje przykład tej ostatniej płaszczyzny, mianowicie rolnictwa, chodziły do Unii Europejskiej wspólnie, natomiast ten poziom rozwoju różnych sektorów był właśnie różny i rolnictwo jest tego dobrym przykładem. Natomiast z pewnością w tym aspekcie rozwoju pewnych takich praktycznych możliwości, praktycznych narzędzi, które oferuje Unia Europejska, to państwa Grupy Wyszehradzkiej wykorzystały te szanse, czasami nawet bardziej niż się tego spodziewano. Natomiast chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię, mianowicie na tę płaszczyznę społeczną i ten wymiar także integracji, ponieważ często i bardzo słusznie postrzegamy Unię Europejską jako taką płaszczyznę wymiany handlowej, to z pewnością jakby najlepiej działa i państwa Grupy Wyszehradzkiej doskonale się w tym systemie odnalazły. Natomiast jeśli spojrzymy też na pewne szanse w takim aspekcie budowania swojej pozycji w ramach Unii Europejskiej, no to tu widać tą drogę państw Europy Środkowej, czy sam jak chociażby we Francji jest określany ten region Europy Wschodniej, także jakby bardzo, bardzo dobrze i widać właśnie jak ta szansa została wykorzystana. I nie chciałabym za bardzo tutaj wybiegać w przeszłość, natomiast warto przypomnieć, że z perspektywy Zachodu, zwłaszcza tutaj społeczeństw zachodnich, to staranie się o integrację europejską w ramach tej Grupy Wyszehradzkiej no było wyzwaniem, to znaczy trzeba było przekonać państwa Zachodu, zwłaszcza społeczeństwa, mniej elity polityczne do tego, że te kraje właśnie są, tak zwane, jak to się wtedy określało, tymi krajami tak samo europejskimi, że łączy je wspólnota pewna kulturowa. I tutaj możemy chociażby przypomnieć działania elit intelektualnych, historyków, nieprzypadkowo, bo przypomnieć można postać Bronisława Geremka, pisarzy, literatów, którzy właśnie za pomocą dostępnych ich narzędzi próbowali przekonać społeczeństwa Europy Zachodniej, że właśnie tutaj za pomocą zaznajamiania z historią, z kulturą, że te kraje są tak samo europejskie, jak właśnie te kraje tak zwanej starej Europy. I chociażby w tym przypadku bardzo ciekawym przykładem jest Francja, ponieważ w tym celu wykorzystywano już właśnie wcześniejsze kontakty między Francją i Polską, pomiędzy intelektualistami z Francji i Polski, które właśnie nawiązano we wcześniejszej epoce komunizmu. I chociażby jeśli przyjrzymy się takiej bibliografii prac wydanych no, w tym wspomnianym języku francuskim, po 1989 roku to najwięcej publikacji na temat właśnie historii, kultury Polski, Czech, Węgier czy Słowacji właśnie opublikowano około 2000 roku i mam nadzieję, że państwo wybaczą mi taki lokalny patriotyzm, natomiast nie sposób nie wspomnieć o działaniach profesora Jerzego Kłoczowskiego, który bardzo dużo na tym aspekcie dyplomacji kulturowej działał i o słynnej książce o historii Europy Środkowej, która była wydana po polsku i po francusku. Właśnie w takim celu trochę, tutaj mówię w cudzysłowie, przekonania tego społeczeństwa francuskiego do tego pomysłu integracji europejskiej. Co ciekawe, w środowisku francuskim intelektualnym, które było związane w jakiś sposób z tym środowiskiem polskim, wtedy powstawało wiele takich pomysłów, inicjatyw, oczywiście to była ta część konserwatywna, jakoby rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa V4 miało wpłynąć pozytywnie na Unię Europejską, ale także w tym wymiarze pewnego powrotu do tego,
jakby korzenia w ogóle samej kultury europejskiej. Trochę to przykładano na taką płaszczyznę współpracy już politycznej, w tym znaczeniu, że centrum powinno zostać rozproszone, centrum, czyli ta stara Francja i Niemcy, właśnie tutaj na rzecz peryferiów, czyli krajów Europy Środkowej, czy tej Grupy Wyszehradzkiej. Możemy zastanawiać się, na ile w tym znaczeniu zostały wykorzystane szanse, właściwie chociażby wybuch wojny w Ukrainie ciągle na nowo wywołuje to pytanie o pewną zmianę sił w Unii Europejskiej. To jest pytanie, które mam nadzieję jeszcze będę mogła do niego powrócić dzisiaj. Przepraszam, nie wiem, czy Państwo słyszą, bo domofon mi zakłóca. Nie ma. No, bo jest już cisza, więc w tym aspekcie trudno mi jest, mam nadzieję, że jeszcze będę mogła powrócić do odpowiedzi na pytanie, jak właśnie wojna rosyjsko-ukraińska wpłynęła na integrację i na stosunek państw Zachodu, tej starej Unii do Grupy Wyszehradzkiej, bo w tym aspekcie można bardzo wiele powiedzieć. Natomiast chciałabym wskazać na jeszcze, czy trudno mówić o tym w kategorii szansy, natomiast raczej pewnego wyzwania. Mam tu na myśli kryzys migracyjny, który z pewnością był takim momentem przełomowym, kiedy znowu o Grupie Wyszehradzkiej zaczęto mówić więcej, nie tylko jakby wśród tych w elitach politycznych, natomiast też z pewnością stosunek Wyszehradzkiej czwórki do kryzysu migracyjnego wpłynął na postrzeganie tych państw, tych krajów, społeczeństw, znowu w społeczeństwach zachodnich, więc też był słyszalny chociażby ten głos tych państw, więc z pewnością to było kolejne wydarzenie, które znacząco wpłynęło na to, jak kraje Wyszehradzkiej czwórki są postrzegane w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo pani doktor za zaprezentowanie właśnie tej perspektywy wyszehradzkiej. I teraz przejdziemy, proszę państwa, do naszej drugiej rundy pytań. Takie pytanie wspólne do pana ambasadora Jana Truszczyńskiego i do pani doktor Jolanty Szymańskiej o zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które wyłonią nową Komisję Europejską. Jakie państwa zdaniem będą największe wyzwania, przed którymi będzie musiała stanąć ta nowa Komisja Europejska? I oczywiście również chodzi o perspektywę państw członkowskich. Największe wyzwania, z którymi również państwa członkowskie będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach, a z perspektywy Komisji Europejskiej, jakie będą największe wyzwania? To może zaczniemy od pana ambasadora Jana Truszczyńskiego. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo, ale ja pozwolę sobie jeszcze na sekundę wrócić do spraw Grupy Wyszehradzkiej, bo w pierwszej rundzie nie miałem okazji takiej oceny dokonać i sygnalnie, tylko oczywiście nie będę robił pewnego, że wykładu, muszę powiedzieć, że z jednej strony współpraca oczywista, konieczna i produktywna, z drugiej strony nigdy nie było to bezproblemowe. Od samego początku mieliśmy liczne trudności, żeby dogadywać się sensownie i produktywnie wewnątrz tej małej grupy. Już na początku lat 90., kiedy wspólnie staraliśmy się o to, żeby uznać nasze aspiracje do członkostwa i produkowaliśmy rozmaite wspólne papiery, nawet na moim poziomie ówczesnym misji Polski przy wspólnotach europejskich, z kolegami czechosłowackimi jeszcze wtedy i węgierskimi, już było widać to naprężenie. Z jednej strony zrozumienie, że Polska jest większa niż pozostali, więc coś powinna mieć do powiedzenia, a z drugiej strony cokolwiek wychodziło od nas, było obwąchiwane z ostrożnością, czy wręcz nieufnością, bo to duży kraj, nie wiadomo o co mu tam chodzi, chce coś narzucić, na wszelki wypadek ustawmy się do tego bokiem, a zgłośmy własne kontrpropozycje. Tak było bardzo często i potem. Mieliśmy z jednej strony bliską współpracę przez cały okres dochodzenia do członkostwa, w szczególności w okresie negocjacji akcesyjnych. Z drugiej strony przecież inklinacje mniejszych partnerów na czele z Węgrami, ale i Czesi, kiedy Polska w optyce Zachodu
wydawała się opóźniać i iść za innymi z tyłu, jeśli idzie o tempo dostosowań do wymogów członkostwa, te mniejsze kraje uprawiały własną politykę i starały się nakłonić partnerów zachodnioeuropejskich do zorganizowania czegoś rodzaju małego rozszerzenia. Ta Polska, no jeśli nie daje rady, to no, nie możemy przecież czekać bez przerwy na nią. Załatwiajmy wejście na rozszerzenie na mniejszą skalę. W ostatniej fazie negocjacji akcesyjnych usiłowaliśmy się dogadać co do wspólnej platformy, o co na właściwie chodzi w tych ostatnich rundach gry i nie dogadaliśmy się. Nie dogadaliśmy się, Polska w efekcie realizowała swoje priorytety, partnerzy mogli się tylko przyglądać temu, jak to robimy i to pozostawiło u nich wrażenie, że zostawiliśmy ich, nie dbaliśmy o kolegów z Europy Środkowej, kwasy, niechęć, które ciągnęły się dość długo jeszcze po naszym wejściu, po zakończeniu tych negocjacji akcesyjnych, to pamiętam do dzisiaj. No i dalej też, no ile było nieźle, to nigdy nie było bez problemów, chociażby sprawa rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie. My zawsze byliśmy krajem, który z jednej strony sprzyjał, z drugiej strony nakład nacisk wyraźniejszy na egzekwowanie praworządności, jakości rządzenia, zakończenia etapu procesów, w ramach których grupy interesów zdobywały trwały wpływ na instytucje państwowe, opanowywały te instytucje państwowe. No a kraje mniejsze na południe od nas leżące były gotowe może nie tyle patrzeć przez palce, ile były w stanie daleko bardziej pragmatyczne podejście prezentować. I chodziło im przede wszystkim o to, żeby ten czy inny sposób przyspieszyć perspektywę zbliżenia krajów zachodnich Bałkanów do Unii. Cóż, tyle jeśli idzie o Grupę Wyszehradzką, chociaż można by bardzo długo jeszcze na ten temat rozprawiać. A co się tyczy wyzwań? Otóż, od szczytu w Granadzie ubiegłorocznego wiemy mniej więcej, jakie mają być priorytety na kolejne pięciolecie w agendzie strategicznej. To się potwierdzi, myślę, teraz w czerwcu. Bezpieczeństwo nasze zewnętrzne będzie priorytetem numer jeden i będzie i powinno być eksponowane mocno w kampanii przedwyborczej. A poza tym dbałość o nasz jednolity rynek. Nie tylko jego uchronienie, ale rozbudowę i dobudowanie. Wszystkim polecam, chociaż to nie jest łatwe, lekturę raportu Enrico Letty niedawnego na temat jednolitego rynku i czego mu trzeba, żeby zaczął lepiej na naszą korzyść funkcjonować. Trzecia rzecz, polityka migracyjna i demograficzna. Te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze i aczkolwiek ta druga była i pozostanie nieskuteczna, ta pierwsza prosi się o wyższą skuteczność i większą spójność i o to, żeby działać bardziej, jeśli chodzi o instrumenty migracji legalnej do Unii Europejskiej, a nie tylko zajmować się, czy też nie przede wszystkim, strumieniami migracji nieregularnej i strumieniami migrantów, którzy potrzebują w Unii Europejskiej ochrony azylu bądź ochrony tymczasowej. Odporność nasza gospodarcza, kolejna rzecz, którą powinniśmy się zająć na większą znacznie skalę niż w poprzednich latach, zarówno budowa na wewnątrz gospodarek europejskich, jak i w relacjach z naszymi partnerami handlowymi. Te rzeczy uważam za główne zadania i główne wyzwania. To nie jest to odkrywcze, nie jest to oryginalne, jest to odbicie tego, o czym dyskutuje się na szczeblu wysokiej polityki już od długiego czasu, ale moim zdaniem te priorytety są postrzegane właściwie. Oby instrumenty okazały się bardziej skuteczne niż te, które stosowaliśmy w ostatnich latach. Bardzo dziękuję i pani doktor Jolanta Szymańska, jeśli chodzi o te wyzwania, oprócz tych, o których mówił pan ambasador. Dziękuję bardzo. Ja też pozwolę sobie odnieść się do wypowiedzi poprzedników, ponieważ w ogóle tytuł naszej konferencji to 20 lat Polski w Unii Europejskiej, to może wykorzystam też ten moment, żeby powiedzieć, że jako PISM przygotowujemy raport na 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, który będzie miał swoją promocję w maju.
Ja, tak się składa, przygotowałam rozdział tego raportu dotyczący polskiej polityki europejskiej na przestrzeni 20 lat, więc musiałam sobie to wszystko przypomnieć i usystematyzować. I nawiązując teraz do tego, co zostało powiedziane o Grupie Wyszehradzkiej, ja chciałam powiedzieć, że to, co z mojego tego wstępna moja teza, a właściwie już tekst został napisany, więc mogę się z Państwem po prostu podzielić taką konkluzją z tego mojego badania, jest to, że w zasadzie te nasze priorytety polskiej polityki europejskiej były względnie stałe. Zmieniali się natomiast partnerzy i ja uważam, może trochę przewrotnie, bo mamy pewną krytykę pod adresem Grupy Wyszehradzkiej, mamy również krytykę pod adresem Weimaru, że te 20 lat pozwoliło nam przetestować właściwie różne sojusze na forum europejskim i zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, czyli zarówno ta współpraca w ramach Wyszehradu, jak i współpraca w ramach Weimaru ma swoje ograniczenia, to znaczy nasi partnerzy mają pewne ograniczenia, mają swoje pewne wrażliwości, z którymi dzięki tej lekcji i przetestowaniu tych sojuszy w praktyce jesteśmy lepiej zaznajomieni i pozwala nam to moim zdaniem w bardziej dojrzały sposób podchodzić do planowania naszej polityki europejskiej. Bo my czasem, mam wrażenie, przynajmniej w tej sferze narracji, tak stawiamy wszystko na jedną kartę, a być może nie o to chodzi w polityce europejskiej. Być może właśnie chodzi o to, żeby potrafić tak operować tymi i dobierać te sojusze, aby po prostu zwiększać naszą skuteczność, niekoniecznie w jakiś dychotomiczny sposób opowiadać o naszych sojuszach na forum Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że co też jest ciekawe, bo niemiecki think tank SWP ostatnio podzielił się taką też swoją analizą dotyczącą głosowań w Radzie na przestrzeni ostatnich lat. No, te wszystkie takie konkrety i liczby dotyczące głosowań przemawiają za tym, że budowanie sojuszy jest właściwie kwintesencją obecności w Unii Europejskiej, dlatego że mimo pewnych formalnych uwarunkowań związanych właśnie z kwalifikowaną większością w Radzie, do tego głosowania dochodzi w sumie bardzo rzadko, tylko w tych już naprawdę mocno spornych sprawach i tak naprawdę wiele można ugrać, zanim w ogóle do takiego głosowania dojdzie, więc jakby takie mądre negocjowanie z naszymi partnerami jest w zasadzie kwintesencją dobrej polityki europejskiej. Jeśli przechodząc teraz do wyzwań, powiedziałabym, że same wybory są trochę wyzwaniem z dzisiejszego punktu widzenia, dlatego że właściwie w Polsce rusza dopiero kampania, mam wrażenie, bo jesteśmy w cyklu takim dość mocno kampanijnym. W innych krajach natomiast kampania już trwa. Widać pewne niepokojące trendy, jeśli chodzi o kampanię. Widać, że są państwa, w których te ruchy eurosceptyczne są silne jak nigdy przedtem i są to o zgrozo te państwa, które zawsze uważaliśmy za właściwie tę taką kolebkę Unii Europejskiej, za te państwa, które są przewidywalne i na których zawsze można, powiedzmy, na przewidywalności tych państw można opierać działanie Unii Europejskiej w pewnym sensie, więc dużo jest znaków zapytania, mimo że te ogólnoeuropejskie sondaże może nie brzmią teraz przerażająco, ale jeszcze mamy chwilę do tych wyborów europejskich i będzie sporo zależało od kampanii wyborczej. I takie elementy jak właśnie kwestie Zielonego Ładu czy polityki migracyjnej, paktu migracyjnego, o którym ostatnio było głośno, gdzieś mogą jednak wpłynąć na wzmocnienie eurosceptyków w tym Parlamencie Europejskim, co może też powodować, że po prostu Unia będzie mniej sterowalna w kolejnej kadencji i już sam wybór w ogóle tych top jobs będzie wyzwaniem i biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia od właściwie lipca, będziemy mieć do czynienia z prezydencją węgierską, która też
sama w sobie może być sporym wyzwaniem, możemy mieć przede wszystkim do czynienia z takim okresem trochę bezkrólewia w Unii Europejskiej, to znaczy z takim momentem, że, no, że Unia właściwie zajmuje się sama sobą zamiast reagować właśnie na problemy. Więc w krótkim okresie ja bym wskazała to jako pewnego rodzaju wyzwanie, żebyśmy nie zajęli się sobą aż tak bardzo i tymi naszymi wewnętrznymi problemami, żeby to nam nie przesłoniło wyzwań, które płyną ze świata. A te wyzwania są bardzo pilne i wydaje mi się, że no zdecydowanie ten kontekst wojenny po obu, w obu kierunkach, czyli Bliski Wschód i wojna w Ukrainie, no i zagrożenie, które również potencjalnie może przynieść dla Unii Europejskiej prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i które mam wrażenie już zaczyna odgrywać rolę w Unii Europejskiej, dlatego że ta ostatnio przedstawiona strategia przemysłowa, choćby przemysłu obronnego, jest takim, jest taką próbą odpowiedzi na te nowe wyzwania, które ta prezydentura może przynieść, no są zdecydowanie widoczne. Mało tego, co ciekawe, wiele tych wyzwań będzie wyzwaniami po prostu, mam wrażenie, polskiej prezydencji, dlatego że my zaczynamy swoją prezydencję na początku przyszłego roku i te wyzwania właśnie związane z bezpieczeństwem wydaje się będą takim top priorytetem, który przesłoni wszystkie inne sprawy. Ja jeśli mogę też o swoim podwórku znowu, czyli polityce migracyjnej, to chciałabym też zwrócić uwagę, że takim wyzwaniem może być właśnie migracja, o której pan ambasador wspomniał. Mi się wydaje, że pakt migracyjny, przynajmniej jak patrzę na reakcję tutaj choćby właśnie nawet w Polsce, nie jest jeszcze sprawą rozstrzygniętą, mimo że formalnie został zaakceptowany. Wydaje mi się, że pod wpływem właśnie ewentualnie rosnącego eurosceptycyzmu może dojść do prób rewizji tego paktu i ta sprawa właściwie polityki migracyjnej na nowo może zacząć elektryzować tutaj opinię publiczną w Unii Europejskiej i też właśnie w Grupie Wyszehradzkiej. No i oczywiście gospodarka. Wydaje mi się, że ja powiedziałam w moim pierwszym tym wejściu, że pandemia przyniosła bardzo dużo plusów i korzyści i ta reakcja była odpowiednia, ale pandemia też nam unaoczniła właśnie te pewne słabości naszego wspólnego rynku i jego zależności. To wpisuje się też właśnie w tą globalną ogólną rywalizację amerykańsko-chińską i wymaga nieco większej może asertywności czy niezależności od Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym i wydaje się, że to jest też jednym z takich wniosków właśnie płynących z raportu, o którym pan ambasador wspomniał i to jest też duże wyzwanie, aby właśnie zachować tę jedność państw członkowskich również jeśli chodzi o kwestie gospodarki wspólnego rynku. Także tak jak mówię, tych wyzwań jest sporo. Miejmy nadzieję, że zajmiemy, znaczy, że ten proces naszego w ogóle powoływania nowej Komisji Europejskiej, nowych instytucji przebiegnie na tyle sprawnie, że to nam nie przesłoni jakby całego przyszłego roku i że będziemy w stanie właśnie zajmować się tymi wyzwaniami, które płyną do nas z zewnątrz. W zasadzie tak się zamyśliłam, ale mam wrażenie po tym, co powiedziała pani doktor, że problemy są od tego, żeby je rozwiązywać i Unia faktycznie pokazała, że jesteśmy w stanie to robić, tylko też nie można się bać problemów, to znaczy to, co nas czeka, to pewnie czy to musimy mieć świadomość tego, że problemów będzie więcej, że tych słabości naszych wewnętrznych, takich, które będą wychodziły na powierzchnię,
przy okazji zbliżających się wyborów poznamy zadziwiająco pewnie dużo, ale nie wiem, czy tutaj w tym wszystkim nie jest najważniejsze w zbliżających się wyborach kwestia zaufania do Unii Europejskiej. My musimy, prawda, przypomnieć naszym społeczeństwom, po co jesteśmy w Unii i przypomnieć, że nasze relacje opierają się na specyficznej zasadzie zaufania do struktury większej, ponadnarodowej i takiej, której nie powinniśmy traktować tylko w kategoriach, prawda, takiego klientelizmu. To jest coś naszego, bo prawda, jakby to odmienne podejście w zasadzie sugerowałoby nam, że nasze miejsce powinno być raczej po tej drugiej stronie barykady, czyli po stronie wspólnoty niepodległych państw, które ma swoje własne problemy. I to jest ten link, który łączy nas, czyli wypowiedź pani doktor Szwańskiej z moim pytaniem do pani doktora Agaty Tatarenko, bo to, co mamy po drugiej stronie, to jest Rosja, a to, co mamy po naszej stronie, czyli państw europejskich, państw członkowskich Unii Europejskiej. Mamy kilka także państw dosyć problematycznych, jak Węgry i Słowacja, które wyróżniają się dzisiaj na tle takiej wspólnotowości, solidarności krajów europejskich. I to one utrudniają w znacznym stopniu radzenie sobie z tym naszym głównym wyzwaniem i głównym kłopotem zewnętrznym, czyli jak to mówią Ukraińcy, nasi koledzy z Ukrainy, wielką wojną, bo to dla nich jest wielka wojna. Jak to wygląda z perspektywy członkostwa i Węgier, i Słowacji w Unii Europejskiej? Czy te państwa musiały skończyć w taki sposób, to znaczy stać się krajami silnie eurosceptycznymi, antyeuropejskimi i prorosyjskimi? Pani doktor. Dziękuję za to pytanie. Zanim odpowiem na nie, to chciałabym nawiązać do tego, o czym pani przed chwilką powiedziała, mianowicie o tym, że wojna w Ukrainie, czy też mówiąc inaczej, pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę przypomniała społeczeństwom, zwłaszcza Europy Środkowej, o wadze i znaczeniu Unii Europejskiej. I ta uwaga była szczególnie trafna w kontekście Czech, Republiki Czeskiej, ponieważ tuż po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i właściwie wciąż możemy to obserwować, w kraju, gdzie Unia Europejska była raczej krytycznie postrzegana, w kraju, gdzie ten eurosceptycyzm był bardzo wysoki, czyli w Republice Czeskiej, to w momencie wybuchu wojny Czesi przypomnieli sobie o różnych traumach historycznych, chociażby z 1968 roku. I ten eurosceptycyzm drastycznie zmalał. To znaczy Czesi zaczęli postrzegać Unię Europejską, nie tylko NATO, ale także właśnie Unię Europejską jako gwaranta bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Więc myślę, że to też jest kwestia, o której warto powiedzieć. Chciałabym tylko, odpowiadając na pani pytanie, też nawiązać do wypowiedzi moich przedmówców, mianowicie jakby ewidentnie tutaj pan ambasador bardzo słusznie podkreślił ten podział w ramach V4, który właściwie od początku istniał, od początku starań o integrację ze strukturami Unii Europejskiej, z NATO, była widoczna ta rywalizacja, więc ten podział uwidocznił się także w sytuacji wojny, która toczy się na terytorium Ukrainy. I oczywiście to jest pewien truizm, ale trudno o tym nie powiedzieć, że i ta teza też już była zawarta w pani pytaniu, że obserwujemy specyficzny podział na 2 plus 2, a nie Grupę Wyszehradzką. Przy czym też trzeba podkreślić, że pewne działania, które obserwujemy ze strony Słowacji, one są przede wszystkim widoczne w sferze retoryki. To znaczy w przeciwieństwie do Węgier, Słowacja w tym momencie nie blokowała działań pomocowych, które były organizowane na gruncie Unii Europejskiej. Tutaj jest dużo takiego szumu medialnego,
który tworzy aktualny premier Słowacji. Dużo wypowiedzi, które właściwie są brane wprost z propagandy rosyjskiej, ponieważ Fico sam powiedział, i chyba wielokrotnie zresztą to powtórzył, o tym, że wojna została wywołana już w 2014 roku przez nazistów ukraińskich, więc on właściwie wprost posługuje się tym językiem, którego używa Putin. Natomiast jeśli chodzi o takie działania realne, to jest tu ewidentnie różnica pomiędzy Węgrami i Słowacją. Jakby widać to na tym poziomie właśnie realnych działań. W przypadku Słowacji mamy też szereg takich kwestii, szereg działań, które właśnie potwierdzają, że z jednej strony jest dużo takiej retoryki, dużo wypowiedzi ze strony przede wszystkim Fico, natomiast Słowacja dalej podejmuje działania, które chociażby nie została zerwana współpraca wojskowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Słowacją. Słowacja jakby zakupiła, już odebrała pierwsze dwa myśliwce, więc ewidentnie w tej, powtórzę się po raz kolejny, to powiem, że w tej sferze wypowiedzi, w sferze narracji jest tutaj ewidentna spójność pomiędzy Węgrami, czy pomiędzy władzami Węgier i Słowacji, natomiast w sferze realnych działań tego nie ma. To po części wynika także z tego, że Fico jest bardzo sprawnym politykiem. Ten jego przekaz jest w dużej mierze skierowany do elektoratu. Też mieliśmy wybory niedawno na Słowacji. I ten przekaz taki, powiedziałabym, momentami prorosyjski, dosyć trafiał na pozytywny grunt, jeśli chodzi o społeczeństwo słowackie. Tutaj długo moglibyśmy mówić o przyczynach, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to akurat społeczeństwo słowackie jest, znaczy słucha takiego przekazu, natomiast z pewnością to, co łączy Węgry i Słowację, to jest dezinformacja, jeśli chodzi o społeczeństwo, bo w przypadku jednego i drugiego kraju mamy do czynienia z ewidentną dezinformacją, z działaniami, które z jednej strony są ewidentnie skierowane ze strony Rosji, z drugiej strony mamy krajowych dezinformatorów i to także jakby wpływa na podejście do wojny w Ukrainie, a w efekcie na, z jednej strony na tą narrację towarzyszącą, ale także na działania. Dziękuję bardzo, pani doktor. Wszystko co dobre szybko się kończy, więc nasza rozmowa mogłaby trwać bardzo długo, ale mam nadzieję, że dołożymy w ten sposób się do wiedzy na temat 20 lat Polski w Unii Europejskiej i też perspektywy tej środkowoeuropejskiej. Chciałbym podziękować w imieniu pani, ale widzę, że pani doktor jeszcze chce powiedzieć kilka słów, tak? Tak, jeżeli mogę, bo wiem, że czas nas goni i to tak zmierzałeś, Tomku, ku zamknięciu naszej dyskusji, ale ja chciałabym się tylko tak szybciutko, bo wiem, że jakby warto też podsumować to, co w sobie wszyscy powiedzieliśmy i to, co warto tak wyciągnąć na wierzch naszej dzisiejszej dyskusji. To jest kilka rzeczy, a ja jako osoba, która generalnie nie zajmuje się Unią Europejską, czyli patrzę na nią z perspektywy zewnętrznej, a już konkretnie państwa, które nie sympatyzuje z Unią Europejską, państwa, które od wielu lat, chodzi mi oczywiście o Federację Rosyjską, państwa, które od wielu lat robi wszystko, żeby rozsadzić Unię od środka, żeby rozbić jej spójność i solidarność i doprowadzić do takiej dezintegracji, może nie instytucjonalnej, ale faktycznej, która zmusiłaby państwa członkowskie do takiej atomizacji swojej polityki, czyli odcinania się faktycznego od polityk wspólnotowych, przestawiania się na myślenie bilateralne,
a nie wspólnotowe. Rosjanie wiedzą, że w porównaniu, czy w ogóle w zderzeniu z Unią Europejską, Rosja nie ma większych szans, to znaczy nie jest w stanie przeforsować swoich interesów, nie jest w stanie przymuszać Unii Europejskiej w sposób taki, do jakiego jest przyzwyczajona, dlatego w jej dobrze pojętym interesie jest robić wszystko, żeby Unię Europejską dezintegrować. I to nie jest proces krótkofalowy, to jest proces długofalowy i faktycznie Rosjanie, my wiemy, badając Rosję, mają doskonałą okazję do wyprowadzenia ciosu politycznego, czyli do chcą i oni pewnie będą tym dodatkowym, nieoficjalnym uczestnikiem wyborów do Parlamentu Europejskiego i my dzisiaj już obserwujemy działania, które podsycają populizmy w Unii Europejskiej, które podsycają narracje i hasła antyeuropejskie, takie brexitowe, polexitowe i te, które raczej mówią: polegajmy na sobie, a nie na Unii Europejskiej, bo to jest struktura wadliwa, bo to jest struktura, która się nie sprawdziła. W zasadzie to jest budowanie jakiejś struktury imperialnej w stylu Moskwa 2.0. To wszystko płynie w bardzo naprawdę sprytny sposób z Moskwy, trafia na podatny grunt i tego się też powinniśmy spodziewać, więc okazja 20-lecia wejścia do Unii Europejskiej jest zwłaszcza w Polsce przed wyborami parlamentarnymi, wyborami do Europarlamentu, świetną okazją do tego, żeby nie tyle uprawiać taką, prawda, agitację czy propagandę sukcesu, bo tylko nie o to chodzi. Unia Europejska sama się broni swoimi czynami. Natomiast to, co warto też robić, to odczarowywać te wszystkie narosłe mity, stereotypy i uprzedzenia eurosceptyków. I pokazywać, że, tak jak powiedział pan ambasador na samym początku, to są korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści. A te wszystkie trudności czy słabości, które wybrzmiały w tych 20 latach, one nie przysłaniają nam tego ogólnego, bardzo pozytywnego rachunku. Dalej, warto też pamiętać, że, i to mówiła pani doktor Szymańska, że Unia Europejska, i to w zasadzie nie ona Unia Europejska, tylko my jako Unia Europejska, byliśmy w stanie pokonać, przetrwać i poradzić sobie z trzema gigantycznymi kryzysami i Unia Europejska, czyli my, jesteśmy w stanie także zarządzać tymi kryzysami, to znaczy przetrwać i nie dać się tym kryzysom w jakiś sposób pokonać. I to, co nam zostaje, i to o tym także mówiła pani doktor Tatarenko, zresztą państwo wszyscy mówiliście, to są nasze wyzwania na kolejne 20 lat, bo tego byśmy sobie przynajmniej 20 lat życzyli i jeżeli się uda więcej. I z mojej perspektywy, czyli tej, która patrzy na Unię z perspektywy Rosji, to tworzy się taki wizerunek struktury już dojrzałej. To znaczy, to jest związek dojrzały i to jest bardzo ważne. Tak? Tu nie musimy oczekiwać fajerwerków miłości wzajemnej. Po prostu doceniajmy to, co mamy i pielęgnujmy ten związek, który jest, doszukując się czy poszukując tych instrumentów, tak jak sobie, prawda, państwo mówiliście, tych, które będą ułatwiały, usprawniały życie w ramach Unii Europejskiej. I ja jeszcze raz wrócę do pani doktor Szymańskiej. Tam padło takie, powiedziała pani takie zdanie, że Unia Europejska ma tą zdolność takiego przygotowania, takiego podprowadzenia rozwiązań zawczasu, które później wykorzystuje, prawda, jakby odłożone w czasie, one sobie są, ale one były przygotowane wcześniej, a można było do niej sięgnąć w sytuacji kryzysowej. I to też są sukcesy struktury, która często jest przez nas, ja powiedziałabym, niesłusznie krytykowana. Czyli związek dojrzały, szalenie ważna sprawa, powinniśmy budować i mówić o Unii Europejskiej i o naszych działaniach w Unii Europejskiej w kategoriach budowania odporności.
To jest ważne nie tylko, żeby budować odporność tą wewnętrzną, czyli wzmacniać solidność fundamentów, usprawniać mechanizmy, ale też budować odporność na zewnątrz, czyli na państwa, które chciałyby dezintegracji Unii Europejskiej. I ważne w tym wszystkim jest dla nas, i ja myślę, że to także wybrzmiało bardzo zdecydowanie w państwa wypowiedziach, czyli zdolność, umiejętność budowania koalicji, czyli jesteśmy chyba już na takim etapie, że Polska też i polscy dyplomaci też mają tę świadomość i to także wybrzmiało, że wiemy, że do pewnych celów dążymy nie w ostatnim etapie głosowania w instytucjach europejskich, tylko jeszcze na poziomie, tak jak to robią profesjonaliści, na poziomie przygotowań, dyskusji, bo tak się robi politykę w Unii Europejskiej i tego sobie możemy życzyć, żebyśmy się w Unii Europejskiej jako Polska dobrze czuli, żebyśmy wiedzieli, co mamy, bo można pozwolić ze względów populistycznych, bo populizmu wbrew pozorom ciągle jest w Polsce dużo, na taką krytykę, z której urośnie niechęć do Unii Europejskiej, ale taka, która da taki efekt obrzydzania Unii Europejskiej. I ja osobiście tego się boję w tych wyborach do Europarlamentu, ale mam nadzieję, że wszystkie partie będą miały dobrą, mądrą kampanię, która nie tylko dobry zrobi wynik, ale też wzmocni siły proeuropejskie w samym Europarlamencie. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Ja dużo wyniosłam z tego spotkania i myślę, że Tomku, mam nadzieję, że będziesz wracał do tematów europejskich częściej. Absolutnie, czyli już teraz możemy zaprosić Państwa na nasze kolejne seminaria, webinaria. Również przygotowujemy raport na temat reformy instytucjonalnej, czy też tego obrazu, na jakim etapie państwa członkowskie znajdują się w Unii Europejskiej, czy ta reforma ma szansę powodzenia, jak wygląda właśnie ta reforma w dyskursie państw środkowoeuropejskich. Również Instytut Europy Środkowej taki raport opublikuje w najbliższym czasie. Dziękuję naszym prelegentom, pani doktor Agacie Tatarenko, pani doktor Jolancie Szymańskiej, pani ambasadorowi Janowi Truszczyńskiemu, współmoderatorce Agnieszce Bryc. Ja nazywam się Tomasz Stępiewski. Dziękuję i do zobaczenia na naszych kolejnych seminariach, webinariach. Dziękuję bardzo, do widzenia.